Bądź fit to hasło pikniku zorganizowanego w ramach Olimpiad Specjalnych Polska przez Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nadzieja oraz Olimpiady Specjalne Podkarpackie. To wielkie wydarzenie sportowe dedykowane dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami. Udział w tego typu imprezach i wszystkich organizowanych przez Olimpiady Specjalne jest ważne przede wszystkim dla dzieci, ponieważ dzieci się cieszą, radują, rozwijają w ten sposób swoje umiejętności, nie tylko intelektualne, ale przede wszystkim ruchowe. Jest to tak naprawdę rehabilitacja przez sport. Super zabawa! To jest najlepsza zabawa, lubię pod. Ja najbardziej lubię grać w kosza. I myślę, że dzisiejszy dzień jest taką alternatywą na zorganizowanie innego sposobu spędzania czasu przez naszych uczniów. Podczas wydarzenia uczestnicy rywalizowali w wielu dziedzinach sportowych, pokazując wysiłek zawodników, ich emocje i radość z uprawiania sportu. Przełamywane są stereotypy, polepsza się zrozumienie, akceptacja i tolerancja wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wie o tym doskonale Krzysztof Chrustowski, zapalony rondownik wspierania tego rodzaju inicjatyw. Jeśli się nie zaczniemy edukować od przedszkolaków i pokazywać młodych sportowców, czyli maluche dzieciaki, które to są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, sprzężonymi niepełnosprawnościami, które już tu są, jeśli ich nie pokażemy licealistom, trenerom, właśnie tym czwartoklasistom, którzy za chwilę zdają maturę. Dla nich to jest najlepsza lekcja wychowawcza, bo tego nie widać. Wolontariuszka trzyma dziecko nasze, z naszej szkoły, na rękach. To tak przełamujemy bariery społeczne. Piknik Bądź Fit to wspaniała inicjatywa dedykowana wszystkim osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami życiowymi. Dają poczucie wspólnoty, wyzwalają szereg pozytywnych bodźców.